Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Łukasz Kochut, europoseł Nowej Lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pięknie Pana redaktora i wszystkich słuchaczy i słuchaczki Radia Piekary o poranku. Na Byku Pan był? No, byłem, dwukrotnie byłem na Byku. Byłem na premierze e, w, w, wspólnie w sumie z, z, z jeszcze Panem Twardochem e, i byłem wczoraj. Co ciekawe z, moim, z moją ekipą tutaj z biura regionalnego i brukselskiego, żeby sobie utrwalić i jestem po prostu zachwycony. tą, tą O czym ten spektakl według pana? O wszystkim, co śląskie. O jakimś tam e, ikarze, który upada, o samym Śląsku, Jak o, Robert, o sam Talarczyk, nie jest to spektakl o Kamilu Durczoku. No nie jest to spektakl bezpośrednio o Kamilu Durczoku, ale wszyscy wiemy, kto e, witał się słowami cześć byku. Na pewno wątki z, z, z Kamila Durczaka w tym spektaklu się pojawiają, jakieś osobiste, natomiast jest to przede wszystkim spektakl o Śląsku, kolejny fenomenalny spektakl o, o Górnym Śląsku, o, historii, o trudnej historii Górnego Śląska, o opie. Eee, który, który też tam mówię, w tle się pojawia. Ciekawostka jest taka, że jak mówi sam talarczyk, to dzisiaj jest taka jazda obowiązkowa w Warszawie. Mimo gorzkich słów pod adresem tak. Warszawy, właśnie ze sceny padających, to co, Śląska kultura ma się lepiej niż myślimy, może literatura i teatr właśnie? Śląska kultura ma się bardzo dobrze i to widać, słychać i czuć. I to nie jest kwestia tylko teatr, wystąpień w teatrze Korez, ale i byłem ostatnio na Dzikim Wschodzie, w Gliwicach, też fenomenalna sztuka. Fenomenalne, fenomenalna sztuka Nikaj, Zbyszka Rokity, więc jest o, ogromna, będzie Wichajster z tego co wiem? Weltmeister. Weltmeister będzie, tak, Weltmeister będzie. Jest ogromna ofensywa, jest, jest to fenomenalne zjawisko, bardzo się tego powodu cieszę. 30 kwietnia byk w piekarach śląskich, tak proszę Państwa, swoje, swoją drogą. Na, na scenie trochę niżej, więc e, będzie to, to być może dla mnie w końcu będzie Super. okazja, żeby zobaczyć. Ja, e... się, ja się chcę wybrać na to, na, na tak zwany wyjazd czyli grają to w, i w Krakowie, i we Wrocławiu i chciałbym to zobaczyć publikom, tak, e, z Polski. Panie pośle, europejska stolica kultury na Śląsku i w Zagłębiu. Tak nam się połączyły wątki, serio? Serio, od początku mojej kadencji w 2019 roku pracuję nad tym pomysłem, projektem. Wymyśliliśmy to wtedy w 2019 roku. Absolutnie i Śląski, i Zagłębie, cała Metropolia mają potencjał ku temu, żeby w końcu pokazać swoją silną kulturę. Rozpoczęliśmy od Byka, ale przecież jest milion innych kulturalnych wydarzeń, które chcemy pokazać. I to musi się wydarzyć, to jest 2029 rok, więc to jest cała dekada pracy nad tym. Ja odbyłem absolutnie taki tour po regionie, już wśród samorządowców byłem. Europejską stolicą miasta. kultury ma być m.in. Sosnowiec. To pytanie od naszego schłacza strzeladzi, czy przy tej okazji nasza się mogłaby być Europejską stolicą kolejnictwa. Kto dokładnie będzie wpisany we wniosku, to ogłosimy wkrótce. Będzie konferencja prasowa w tej sprawie, tyle mogę zdradzić. Być może to się odbędzie w przyszłym tygodniu. Natomiast chodzi nam o to, żeby całą, całą Metropolię pokazać, że Metropolia to jest żywy organizm kultury i absolutnie wszystkie miasta Metropolii chcielibyśmy, żeby były w tym 29 roku miejscami wydarzeń kulturalnych. Łukasz Kochut, Europosą Nowej Lewicy, jest naszym gościem dogrywka w sieci. Już za sekundę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję do zobaczenia. Bardzo. Spokojnie. Już teraz na żywo dogrywka w sieci tylko na Radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Łukasz Kochut, europoseł Nowej Lewicy, jest naszym gościem po raz drugi. Pana i Państwa witam witamy. Witam pięknie, ponownie. że e, Europejska Stolica Kultury, tak nieoficjalnie Katowice, mówi się, że Katowice i Sosnowiec. Dlaczego Katowice i Sosnowiec na przykład? Tak jak powiedziałem, kto dokładnie będzie wpisany w, w tym projekcie, ogłosimy w przyszłym tygodniu. Aha, czyli trzeba się jeszcze dogadać po prostu, to wie pan. To jest bardzo duży projekt, panie redaktorze, to no, jest projekt mieną... na dekadę, to jest projekt monumentalny, o którym bardzo wiele zostaje, pamiętamy starania... Katowic wtedy w, w, do 16 roku. Dziesięć się to nie udało. Wygrał, wygrał tak? Wrocław. Ale jak Przy... bardzo Katowice się w tym czasie Ale co rozwinęły. Teraz, co, teraz, co teraz miałoby pójść lepiej inaczej? Siła i potencjał metropolii jest, jest duża, jest to jednak kilkadziesiąt gmin, miasteczek i miast. Ta siła jest trochę niedoceniana w Polsce, trochę niepokazana. Metropolii na pewno brakuje tej takiej drugiej nogi, właśnie. PR-owo-kulturowej, tak to nazwijmy. I uważam, że to jest absolutnie na tyle no, ogromny potencjał i mieszkańców, i, i, i infrastruktury, żeby właśnie ta Europejska Stolica Kultury do nas trafiła. To musi się udać. Ja w to wierzę, od początku w to wierzyłem. Robiłem, tak jak powiedziałem, odwiedziłem ponad 20 samorządowców burmistrzów, prezydentów miast od tego 2019 roku. Nie spotkałem się w żadnym samorządzie z, z jakąś reakcją negatywną. No nie, no, trudno się spodziewać reakcji negatywnej na w sumie pozytywny projekt. Dlaczego nie bytą mi tak. gliwicę na przykład, bytą gliwicę Zabrze. Ale no? Dlaczego nie wszystkie miasta jakby nie będą współ, miały w tym współdział, to jest oczywiste. Natomiast, no wiadomo, trzeba wpisać e, miasto lidera do, do tego projektu, tej rozmowy się toczą. My jesteśmy absolutnie w, w dobrych relacjach wszyscy ze sobą i to jest fe, fenomenalne, że, że z różnych przecież jesteśmy środowisk y, politycznych, a, a dogadujemy się w tej sprawie, bo w, wszystkim nam zależy na tym, żeby właśnie tą Europejską Stolicę Kultury na, na Śląsku i Zagłębiu przeprowadzić. Y, ja jestem też w kontakcie oczywiście z miastami, które są y, przed 29 roku, y, rokiem tą Europejską Stolicą Kultury, na przykład z norweskim Bodo, z austriackim Bad Ischl, także ja będę robił taką europejską politykę. Postaram się być takim ambasadorem tego projektu tam i w parlamencie europejskim, i w ogóle w, w Europie. Będę też ściągał tutaj do, do, do regionu różnych gości. Mogę zdradzić, że akurat to jest już dogrywane, jeśli chodzi o jednego europosła także z Austrii, także ja pracuję nad tym jakby wizerunkowo w, i, 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 i tam PR-owo w, w parlamencie europejskim, bo to, jest, to też jest jeden z elementów, w, żeby mieć dobra, dobrą pozycję właśnie tam. Co pańskim zdaniem Katowice i Sosnowiec? mają do opowiedzenia Europie, jeżeli chodzi o taką sferę jak kultura? Śląski i Zakrębie mają do opowiedzenia bardzo, bardzo ciekawą historię. To jest historia dla nas różnych cie... animozji. Ciekawa e... dla nas, czy ciekawa również dla całego kontynentu? Ja, ja uważam, że dla całego kontynentu, dlatego że po pierwsze Śląsk jest jednak typowym regionem pogranicza. Podobnym w swojej historii, zaszłościach, też dąże, dążenia do, 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 do języka, jak na przykład Alzacja. Więc to jest jakiś powtarzalny, powtarzalny schemat, który w Europie występuje. Zagłębie, które, które ze Śląskiem łączyły wcześniej różne animozje i tak dalej, obecnie też jakby ten, ten, ten przepływ ludzi w dwie strony jest, jest ogromny, to się miesza. Taki most kultury między tymi dwoma regionami byłby czymś fantastycznym. Ja o tym też w kampanii zresztą wyworciem mówiłem, że to trzeba po prostu te swoje. Może takich symbolicznych rzeczy, to co miałoby nam dać? A oglądał pan sztukę Nikaj, z Zbyska Rokity? Jeszcze po raz drugi ze wstydem przyznaję, że, że wciąż nie, mimo wielokrotnych no to zaproszeń. Musi się pan redaktor na to wybrać, bo to jest właśnie sztuka ale o tych, znam już ją stosunkach. Na znam ją na pamięć już z opowieści, także. Tak, ale to jest absolutnie fenomenalna sztuka, właśnie pokazująca te stosunki e, trochę w krzywym zwierciadle właśnie między Ślązakami a Zagłębianami, bo tak się tam mówi. I to jest absolutnie do, do pokazania. Mi trochę przypominają te relacje między Ślązakami, a Zagłębiakami. Moją moje, moje, moje poprzednią przygodę, kiedy mieszkałem w Skandynawii, między Norwegami a, a, a Szwedami. Są takie podszyp podszypywania, ale generalnie wszyscy się lubimy. Jakie, i... korzyści? Jakie korzyści z tego, Państwu zdaniem, dzisiaj? Zapomnijmy o Katowicach 10 lat temu, mhm. bo to była zupełnie inna sytuacja. Wtedy właściwie Katowice startowały. I... Z poziomu bardzo niskiego, wszyscy się dziwili, jak to Katowice europejska stolica kultury. Natomiast, natomiast to przez 10 lat też sporo się zmieniło. Też między innymi dzięki staraniom Katowic. Oczywiście. Ta o, cała o infrastruktura związana z kulturą powstała właśnie w tamtym czasie. Dzisiaj. Tak, tak. A Katowice, dzisiaj, się, na to Katowice się zmieniły fenomenalnie. Czyli ludzie, którzy przyjeżdżali do Katowic kilkanaście lat temu, bali się wysiadać na dworcu, a teraz Katowice są absolutnie europejskim miastem i nie mam żadnych wątpliwości. Dlatego uważam, że jeżeli chodzi o, o europejską stolicę kultury, dobrze, jak, to, jak, to, jak metropolia będzie pokazana em, jako, jako duży projekt, wspólnie oczywiście z, z, ze stolicą, z Katowicami, z Sosnowcem, z innymi miastami, bo to jest y, bardzo ciekawe, że, że tak wiele organizmów miejskich tak blisko siebie y, jest. Mówił pan, że co, że spotykać, spotykał się pan z prezydentami, burmistrzami. Tak, tak, spotykałem się. Spotykałem się z, z, z ponad dwudziestką już y, Wie pan, że, włodarzy. Że, że samorządowcy w metropolii. Ona istnieje, ale wewnątrz tak. tej metropolii to oni nie potrafią się dogadać w sprawie transportu, tramwajów śląskich, y, organizacji i płatności. Ale wszyscy, ale wszyscy są dumni, że są ze Śląska ja... slash Zagłębia, naprawdę. Ale być może to jest właśnie kluczowy moment dla, dla, dla metropolii. Być może to jest moment taki, żeby właśnie y, y, pokazać tę metropolię w ogóle y, y, Europie, także Polsce i także mieszkańcom. Bo ja muszę powiedzieć, że w te, wtedy w 19 roku, jak, jak jakby ogłosiłem ten pomysł i spotkałem się wtedy i y, 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 y z przewodniczącym Karolczakiem, z prezydentem y, Katowic Marcinem Krupą, to zadzwonili do mnie dziennikarze Polsatu na przykład i oni pytali w ogóle o tą metropolię. Nie wiedzieli w ogóle, co to jest metropolia. Nie dziennikarze wiedzieli. Polsatu nie wiedzieli, tak, że jest nie metropolia. To nie wiedzieli. źle świadczy o dziennikarze Polsatu. Nie, ale akurat. jakby to byli dziennikarze krajowi, więc jakby to oni... Tym, oni, tym No jeszcze. tak, ale jakby to pokazuje, że my jesteśmy trochę, żyjemy w swojej bańce właśnie tutaj, a być może musimy się po pokazać, dobrze sprzedać i w Europie, i w Polsce i, i zrobić po prostu dobrą markę tej metropolii, tej, tej imprezy, ja bo to się, będzie... Pandie, przecież... gdzie leżą suwałki, gdzie leżą, nie, nie, no, nie wiem, oczywiście, Euk, Gdańsk, Gdańsk ale, Szczecin. Ale jasne, tylko, że, że jakby sam twór metropo metropolii jest dla, dla wielu Polaków niezrozumiały, bo oni tego nie mają blisko, blisko siebie. My, 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 my w tym żyjemy, my wiemy, co to jest, my wiemy, które gminy, które miasta są w metropolii, natomiast no ta wiedza o, o, o Śląsku, o Zagłębiu niestety nie jest zbyt duża w, poza... No to jest inna poza... sprawa. My ile to wiemy, my to ile wiemy. to będzie kosztować? To będzie kosztować... Yy... To, to, to wszystko zależy, bo infrastruktura już, sporo infrastruktury też już jest, no bo Katowice rzeczywiście są miastem, które ma tę infrastrukturę. W innych miastach ta infrastruktura, infrastruktura będzie oczywiście musiała powstawać i będą to oczywiście inwestycje. Będą to na to fundusze europejskie, bo tak to działa, że, 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 że Unia Europejska pomaga w tej, w tej sprawie. Oczywiście kluczowa też jest rola Ministerstwa Kultury i tutaj absolutnie. Ministerstwo Kultury wybiera, wskazuje właściwie, tak, to jest tak. w gestii w gestii no, rządu. Na tym poziomie krajowym, ale też są jakby tam w tym jury dwunastuosobowym są też przedstawiciele i Komisji Europejskiej. Tam w ministerstwie kultury i... I... podobno na nazwisko Kochut to się redakuje. Dlaczego? Włącza. Skąd takie informacje, panie redaktorze? Macie kogoś w takim razie? Nie uważam, że w tej sprawie, kultury? Tak, w tej sprawie absolutnie powinniśmy ponad podziałami politycznymi yy, wszyscy politycy, działacze, ludzie kultury ze Śląska, Zagłębia. Współpracować. Ja to absolutnie będę. Starać się współpracą, ale jeszcze raz podkreślam. Ministerstwo Kultury ma decydujący głos. W 2024 roku zapadnie decyzja w Warszawie. W 2024 roku. Aha, za dwa lata. To będzie od maja do września. I obojętnie, kto będzie premierem polskiego rządu, czy to będzie premier Morawiecki, czy to będzie premier, Śląska, premier Tusk, czy to będzie premier Czarzasty, czy Kosiniak Kamyś, czy Hołownia, to z, z tą osobą trzeba będzie to rozmawiać, to leczą, że... W lepszą dramę dzisiaj opowiada <laughs> niż Talarczyk w No ja uważam, ja uważam, że to jest po prostu tak monumentalny projekt i dla mnie też, i dla, i dla metropolii, i dla... I, dla i, i, I mam pełne przekonanie, że także wiedzą o tym i prezydenci miast, i, i, i burmistrzowie, i miasteczek, i tak dalej, całej metropolii, że to musi być po, ponad podziałami politycznymi i ja absolutnie do tego y, y, projektu chciałbym też zaprosić wszystkich y, polityków ze z wszystkich stron sceny politycznej bo warto żeby rzeczywiście śląski zagłębie y, pokazał że jest y, sil, silnym że są silnymi regionami jeśli chodzi właśnie o kulturę Co dalej jakiś zespół jakiś program Kto Tak się wszystko, tym, wszystko się tym zajmie? wszystko się y, teraz y, dzieje gdzieś tam w tle nie mogę o tym y, panu rektorowi nic y, powiedzieć bo to jest kwestia tygodnia dwóch żeby wszystkie sprawy dopiąć Natomiast na pewno przyspieszenie nastąpi i w, w przyszłym tygodniu albo za dwa tygodnie, ale myślę, że w przyszłym odbędzie się konferencja prasowa na ten temat i będziemy przedstawiać. Załóżmy, że się to uda. Jakich rywali my będziemy mieć? E, w, Ważne coś, jest jedna rzecz. że... Tak. To Polska dostaje w 2029 tak. Polska roku... Bo dwa kraje... Prawo bankowskie. do przyznania takiego tytułu. Tak. Dwa, więc dwa, jakby my go już mamy, tak? Więc rywali będziemy tak. mieli tutaj na krajowy, podwórku, krajowy, krajowy, tak, bo, bo jest, oczywiście to jest tak, że Europejska Stolica Kultury jest w dwóch krajach państw członkowskich w, w danym roku. Wtedy w 29 mamy my, Polska i, i, i Szwecja. E, czyli oczywiście też trzeba współpracować z tą, z tą drugą Europejską Stolicą Kultury, więc ze Szwedami tutaj trzeba będzie mieć Szwedzi to wie pan, kontakt. ostatnio wydali... E, no już ze Szwedami raz wydali wydali mieliśmy kontakt. Wydali po śląsku i no, Szwedzi uznali, no, tymi, Śląski, taka chciałem, ciekawostka. O tym chciałem powiedzieć, to raz, dwa wizytowali ostatnio Stadion Śląski. Pan pamięta, panie redaktorze? W, w skromnej grupie, co prawda. Tak, tak. Ale, tak, ale na, na krajowym podwórku. Na Kto? krajowym podwórku. Na razie jest sytuacja taka, że rzeczywiście mam pełne przekonanie, że możemy być pierwsi z prezentacją projektu ESK w Metropolii. Był taki pomysł transgranicznej. Współpracy? Są plotki, są plotki. Mówi tylko się, plotki. Tak, tylko plotki. Mówi się, o, mówi się o, o takim projekcie, właśnie, Słubic z Frankfurtem nad Odrą. No i są jeszcze jakieś inne plotki odnośnie innych miast w Polsce. Jaki? Na przykład Lublin zawsze jest wymieniany jako takie potencjalne, potencjalne miejsce. Natomiast ja uważam, że potencjał metropolii jest tak ogromny, jest tyle organizmów samorządowych, że, że powinniśmy sobie naprawdę dać radę i, i w końcu odkłamać te, 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 te opinie o naszych dwóch fantastycznych regionach, jakim jest Śląski Zagłębie. Panie boże, Rosjanie na Ukrainie, Bucza, Mariupol, tak. na Śląsku brzmi... Znajomo. Tak, tak znajomo, jak i ponuro? Równie znajomo, co ponuro? Brzmi bardzo znajomo. 45. rok, styczeń na Śląsku. O tym byk było... jest trochę też. O tym też jest byk, o tym jest Mianujomie Hanka, o tym są praktycznie wszystkie dziki wschód teatru w Gliwicach, o tym są wszystkie sztuki tak naprawdę, bo to jest coś, co nie zostało do końca przepracowane, a na pewno nie zostało przepracowane przez polskie podręczniki do historii. My uczymy się na Śląsku tej historii z, z podręczników jednak bardzo warszawocentrycznych niestety. To był absolutnie najgorszy rok w historii Górnego Śląska. Ponad 500 tysięcy kobiet zostało zgwałconych przez czerwonoarmistów. Takie są, takie, są, takie są wyliczenia, tak. E, 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 więc to była absolutnie, e, to, była, to, była, to jest trauma dla wielu Ślązaków. Przecież bardzo wielu Ślązaków wtedy ze Śląska wyjechało i już nigdy nie wróciło. To jest inna historia. Albo ale, nigdy nie wróciło z obozu. No, albo nigdy nie wróciło z obozu. Różne. Ja nad, tym, nad tragedią górnośląską też pracuję od, od dość długo. Od, jeszcze przed, zanim zostałem europosłem, interesowałem się tą sprawą. Bo mnie to po prostu kompletnie y, zmiotło z planu, jak się, jak przeczytałem oko za oko Jonasaka. Dobrze, ale jedna rzecz to jest przepracowanie, druga tak. rzecz to jest jakby wiedza taka powszechna, ale wiedza tutaj na Śląsku jest mała. Jest znikoma właściwie. Gdyby pan jest, zapytał jest tak na ulicy, co tak. się działo no. na Śląsku w 45, to tak. Niestety, może Jednego niestety. na dziesięciu by pan trafił. Tak, to jest, to jest bardzo, bardzo słabe, bardzo złe i tutaj absolutnie musimy to. I, musimy na to pracować. Odpowiada? No wie pan, no to na za to odpowiada kilkadziesiąt lat. Yy, historii polskiej w szkołach, gdzie o tym się po prostu nie mówi. No ta historia Polski w, w, w polskich i też śląskich rzeczywiście szkołach jest po prostu traktowana po macoszemu, a już te lata 45-48 są w ogóle praktycznie pomijane, a też, dla, też dlatego, że ta historia jest po prostu z naszej perspektywy troszeczkę inna i, i nie ma tej dywersyfikacji punktu Zgoda, tylko, prostu, że tylko że gdy popatrzymy na 30 lat wolnej Polski i ślady upamiętniające mhm. tak, to, to wydarzenie, opowiadające tę historię, to ile ich mamy na Śląsku? No, śląscy regionaliści na pewno tak, zrobili... Radio jeden Radzionków, który tak, też tak, nie jest tak. do, końca nie do końca o tym, końca. bo to o Nie jest do końca o tym. Jest o deportacji, czyli jest o jakby tylko części tragedii górnośląskiej, tej najbardziej, że tak powiem, do zaakceptowania z polskiej perspektywy, tak to nazwijmy. Bo taka jest prawda. Jeśli chodzi o obozy... Ja się nie boję tego słowa powiedzieć. Obozy koncentracyjne wtedy otwarte ponownie, czyli, czyli zgodę. Łambinowice w województwie opolskim, do, do których też jeżdżę co roku na, na obchody, to się dzieje. Znaczy to są oddolne, upamiętniające imprezy raz do roku, które się dzieją, i to widać tą pewną taką lawinę. Znaczy to. Jest coraz więcej ludzi zainteresowanych, marsz na zgodę też się odbywa. Nie, to lawina, co roku ta sama garstka no, ludzi, która tam ale maszeruje. Duże, duże zainteresowanie jest, jeśli chodzi o wiedzę, też w internecie. Ja to zauważam. Pracuję nad takim wirtualnym pomnikiem upamiętniającym całą tragedię górnośląską, żeby wymienić wszystkie te miejsca, w których Ślązacy... Niemcy, Polacy, Cyganie ginęli generalnie po tym 1945 roku, bo to trzeba zrobić. Znaczy ja uważam, że to trzeba pokazać młodym ludziom, żeby to się już właśnie nigdy. No to Instytut Pamięci Narodowej robił całkiem porządną tak, robotę tak, w tej sprawie. Tak, Materiały dydaktyczne, pff, nie wiem ile lat już oferuje tak. szkołom. I Więc skoro jakby... nie są tym zainteresowane, ró ale dla znaczy dlatego, efekt, dlatego... Efekt, niezależnie od tego efekt tego jest znikomy. Dlatego ja i moje biuro postanowiliśmy, że właśnie będziemy to robić online, i chcemy to zebrać do kupy i, i po prostu pokazać. Bo to, e online. to nie ma czego zbierać, to, to te rzeczy są po prostu no wykonane nie, przez historyków. nie do końca, dlatego że jest bardzo wielu mie miejsc, gdzie, gdzie były na przykład obozy pracy, gdzie ginęli też ludzie jeszcze. Jak pan opowie, opowie historię samego obozu Zgoda, Łambinowi, słowic czy tak. tym podobnych, tak, tak. to to już wystarczy. Co z, ale weźmy na przykład tę Zgodę, pod którą mm, maszeruje tam garstka regionu. pan też chyba Zawsze bywa. Zawsze tak. od, od kilku lat jestem co roku. Tam e, tak. to w styczniu. Tak, w styczniu. E, co z pomysłami na upamiętnienie tego miejsca? Tam jest dzisiaj co? Brama. Tam jest brama, tak. Tam jest brama, tam się to, co Pamiątkowa tablica. Tam, jest, tam tam się rozmowy toczą, tam pan prezydent Beger też w tej, w tej sprawie działa, tam jest pewien też spór z regionalistami, nie chcę w to tak do końca wchodzić, ale, ale tam jest praca robiona, żeby to upamiętnić szerzej. Jest oczywiście spór o narrację. To jest naturalne o, no W tych to dziwnych czasach? To na to tym już... możemy, na I to, możemy. I to jest oczywiście problem. Dlatego na ja. Powiem, możemy powiem, powiem tak, na zakończenie tego tematu. Ja naprawdę po prostu uważam, że to musi trafić jednak do internetu, gdzie są młodzi ludzie, którzy muszą to zobaczyć, bo oni naprawdę nie wiedzą nic o historii książki. Ja sam nie wiedziałem w ich wieku nic, bo ja się dopiero, że tak powiem... Że to ja powiem. ja powiem jedną rzecz. Dzisiaj, kiedy ci, sami, ci młodzi ludzie, wszyscy sprawdzamy, co się dzieje na Ukrainie. Tak, tak. Widzimy bucze, widzimy Mariupol na przykład. Widzimy na zdjęciach po prostu ciała tak. tych, tych y, ludzi, którzy ciała, które leżały na ulicach, y, to jakkolwiek to nie zabrzmi, nie ma lepszej okazji do tego, żeby opowiedzieć tę historię. Nie ma e, 45. i wie pan, po garstką dziennikarzy nie, nie słyszałem, żeby ktoś się tym. Tak ktoś spróbował. Zgadzam się w 100%, nie ma lepszej okazji, trochę się bije w pierś, bo ten bo te, bo te wirtualny pomnik już mógł dawno powstać. Ja po prostu mam trochę nadmiar różnych aktywity w różnych jakby miejscach tego tej, tej, tej pięknego kontynentu, ale to jest coś, co naprawdę dopracuję do, 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 do końca e, mojej kadencji w Parlamencie Europejskim, bo to jest dla mnie bardzo ważne. I e, jeżeli ja wiem od moich e, pradziadków, dziadków to, o tym, co się działo, i oni o tym mówili szeptem, i jeżeli wiem, na przykład, że wraci Boży dochodziło, doszło do gwałtu zbiorowego na, na rynku, kiedy Armia Czerwona wchodziła. Doraci Boża, i to się działo w wielu miastach, to po prostu to trzeba w końcu o tym głośno powiedzieć i odkłamać tą historię. Tak uważam i to czuję. I mam tutaj w tej sprawie często inne zdanie niż, 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 niż część mojego środowiska politycznego, bo mnie na przykład razi. Rażą te wszystkie ulice i place wyzwolenia, bo ja po prostu wiem, że na Śląsku Wyzwolenia w 1945 roku to do końca nie było. No, do... Bardzo do końca. Panie Boże, na koniec jeszcze sprawa. Sprawa Komisji Śledczej e, Parlamentu Europejskiego do spraw Pegasusa, która ma zająć się tą zapomnianą już trochę w Polsce sprawą, ale e, pod trochę innym kątem, to znaczy inwigilowania e, jednego z wysokich rangą urzędników Komisji Europejskiej, prawda? Prawda. E, komisarz Reinders był inwigilowany Pegasusem. Znaczy był to, się jeszcze okaże, bo to są na razie Na doniesienia razie są doniesienia Reutersa. Reutersa. No więc no. To, to nie jest Telewizja Polska, więc myślę, że to, jest, to są dość dobre źródła. I mówi się o tym, że środowisko, otoczenie, najbliższe komisarz Wery Jurowej, Komisarz Sprawiedliwości, nomen, nomen, też było inwigilowane. Przy jakiej okazji? W jaki sposób? No to jest dobre pytanie, panie dyrektorze, dlatego, że licencja na Pegasusa E, mogły e, dostać tylko państwa e, kraje. Więc to nie jest tak, że jakaś firma inwigilowała panią komisarz czy, czy asystentkę, e, panią komisarz, A tylko jakieś państwa. Nie wiadomo tego. Absolutnie tego nie powiedziałem. Natomiast e, no, no ślady są, e, no wiadomo, że dwa państwa miały problemy i mają problemy z, z szeroko pojętą praworządnością. E, więc my to będziemy badać. Od wtorku jestem w Parlamencie Europejskim, więc ja można powiedzieć już w poniedziałek wracam do, do, do Brukseli, bo we wtorek rozpoczynamy pracę tej, tej komisji śledczej. Nie będziemy to badać. No teraz pytanie na to, pytanie, czy, czy państwa członkowskie nam udostępnią y, jak, i, i, i skalę tych, tych materiałów. No, proszę, jakie uprawnienia ma ta komisja? To takie jak y, ta komisja senacka, y, która uprawnień nie ma żadnych, czy takie jak komisja sejmowa, która oczywiście nigdy nie powstanie? No komisja sejmowa prawdopodobnie niestety nie powstanie, ale y, no, uprawnienia nie są jakieś przesadnie duże, no to jest to czyli jest taki tak doradcze. tak, ale możemy zapraszać, ale będziemy szeroko z całej Europy, bo to nie jest kwestia tylko Polski i Węgier, to są też, mówi się jednak o wątkach też w innych krajach, więc to będzie szeroka, na pewno głośna komisja, która będzie starała się uchronić po prostu obywateli Unii Europejskiej przed inwigilacją taką totalną, bo to jest Patrzę inwigilacja ja, ja to nazywam Twierdzą Brzeską 2.0, by the way, bo to, to, co robi Pegasus w, 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 w komórce podsłuchiwanego delikwenta, to jest po prostu absolutnie zamknięcie człowieka w takiej wirtualnej po prostu przestrzeni, gdzie wszystko, co użytkownik robi, nawet yy, kamera jest non-stop na, 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 na podglądzie, także to jest absolutnie skandaliczne narzędzie, które państwa członkowskie wykorzystywały. No, ja no z, z, jestem w stanie sobie wyobrazić sytuacje, w których użycie tego typu instrumentów jest uprawnione. To oczywiście, inna sprawa. Oczywiście, to jest pytanie o jakby powody tej inwigilacji. Oczywiście, że tak. Yy, natomiast jeżeli dobrze rozumiem, komisja... Politycy, urzędnicy e, europejscy mają dowody na to, to znaczy zbadali tak. swoje telefony i wyszło, że taka tak. ingerencja została przeprowadzona. Tak, to jest. Tak, tak no bo to rozpoczęło się cała, cała afera, znaczy, całe nagłośnienie sprawy od tego, że Apple, czyli producent iPhone'ów, jakby poinformował swoich użytkowników, że, że są inwigilowani tym oprogramowaniem. I od tego, się wszystko, od tego zaczęła się cała ta lawina w, 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 w kilku państwach członkowskich. No i teraz czekamy. 38 osób rozmów. w komisji. Z polskiej tak. reprezentacji. Róża Tun, Bartosz Arłukowicz, Beata Kępa, Dominik Terczyński Łukasz Kochut. I jo. I jo. No, powiem panu, kwintet egzotyczny. Będzie się działo. To jest pewne, tak, to jest pewne. Co, co w takim razie, tak, ale także zupełnie tak. poważnie, co, jakie mogą być skutki tej, tej działania tej komisji? Co ona jest w stanie, jeżeli nie jest w stanie tak naprawdę... Nawet skłonić, zmusić, ja zobowiązać ja z, ja z, krajów z, do przedstawienia, nie wiem, dokumentów na przykład. Ja zrobię wszystko, panie redaktorze, od pierwszego dnia, żeby wezwać przed oblicze tej komisji ministra sprawiedliwości Zbigniewa. Zrobię wszystko w tej sprawie co mogę. to ja minister ziobry, powiem już panu teraz bardzo serdecznie dziękuję. Jest jak pan tylko, dobrym, dobrym rzecznikiem pana Zbigniewa. Jak tylko wrócę z Radomia, do pana przyjadę tam do Brukseli. Jest pan dobrym, dobrym rzecznikiem. pan zapytać, ponieważ, kiedy pan wróci z Radomia. Ja się to spodziewam ja... tej obstrukcji, bo ja widziałem Beatę Kępę, która przyjechała jako wizytatorka Parlamentu Europejskiego do polskich instytucji dwa miesiące temu do Warszawy i po prostu ta obstrukcja pani Kępy jest, jest ogólnie komentowana w całej Europie obecnie. Znaczy to, co pani Beata robi w, w pracach Komisji LIBY, to jest absolutnie jakiś skandal, to jest, to jest wstyd ja się spodziewam, że będzie bardzo podobnie. Natomiast no być może yy, to trzeba pokazać światu, z kim my mamy do czynienia. No, bo jeżeli komisja... To jest jedna kwestia, jeszcze na zupełnie na koniec. Mm -hmm. Popatrzmy na Polskę. Był taki moment, kiedy wydawało się, że no może nawet yy, na przykład głosy Kukiza prze, yy, prze... <coughs> przesądzą o powstaniu takiej komisji w Sejmie, co też wydawało się niemożliwe. Ale dzisiaj kogoś Ktoś pamięta jeszcze o jakimś Pegazusie? No, nie, ale dlatego, że rząd umiejętnie wykorzystuje swoje narzędzia. Polityczne złoto ukręca na najgorszych no dobrze, najbardziej potrzebujących. Z czemu miałby być inaczej, jeżeli tą sprawą będzie zajmować się Parlament no, Europejski? Bez dlatego, uprawnień. Jasne, dlatego, że Parlament Europejski, Unia Europejska to jest jednak instytucja międzynarodowa i nie, to jest nie tylko kwestia jednego kraju, tylko to jest kwestia paru krajów. To jest powtarzalny mechanizm, który yy, autorytarna, czy. Zmierzająca w stronę autorytaryzmu władza wykorzystywała i myślę, że to po prostu odbije się szerokim echem w całej Europie. A mam takie poczucie, że, że Polacy no, trochę nie chcą się wstydzić za, za swój kraj, za swój rząd itd. i tak dalej, i chyba jednak widzą to, co się wydarzyło w ciągu tych 30 lat, że jak Polska rozwinęła się w, w ciągu tych wszystkich lat, kiedy, była, kiedy została państwem. Unii Europejskiej w te ostatnie kilkanaście lat, i wydaje mi się, że, że to jest absolutnie moment kluczowy, dlatego żeby po prostu tej władzy, która podsłuchuje swoich obywateli, powiedzieć adios. Adios. Łukasz Kofut, europoseł Nowej Lewicy, był dziś z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i korzystając z okazji, chciałbym pożyczyć Państwu, żeby Hazok Wam przyniósł piękne geszynki na Dla tych, którzy nie ogarniają hazoch, proszę Państwa, to jest zając, geszynki to prezenty, mniej więcej reszta jest uniwersalna. Wszystkiego, tak. dobrego. Wszystkiego dobrego, wytchnienia w ten długi weekend i pogody przede wszystkim, bo ta no, ma tak, być szczególnie tak. problematyczna. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do zobaczenia.